I heja, hej, hello ludzie, tutaj Cele 55 i zapraszam do ostatniej części przygód Tarnuma w podziemiach. Nie ufaj demonom! Cóż to się stało? Tarn musi pokonać Dieseliska i wszystkich jego sojuszników, aby uratować królową Alison. Chyba czegoś nie wiemy jeszcze w fabule, co? Zaraz się dowiemy, a poza tym spójrzcie na ten rozkład. Będzie paru przeciwników do stłuczenia tutaj, najwidoczniej. Okej, gryfy królewskie kontra kusznicy. Szczerze mówiąc, kusznicy byliby lepsi do zabijania, ale z drugiej strony gryfy pozwolą, że na większe punkty ruchu, więc wezmę gryfy. Nigdy nie ufaj demonowi. Tarnum wiedział to od dawna, ale i tak wpadł w pułapkę Dieseliska. Gdyby był śmiertelny, na tym skończyłaby się jego historia, ale Tarnum wrócił. Tym razem nic nie mogło powstrzymać go przed uratowaniem królowej Alison z sali tortur księcia podziemi. Wstępnie mówi tego wprost, ale zostaliśmy zabici. Dosłownie zostaliśmy zabici i zostaliśmy wskrzeszeni, ponieważ Tarnum, nawet kiedy zadał mu się śmiertelny cios, wraca. W końcu jest nieśmiertelny i to nie odnosi się tylko do wieku. Zdrada! Co gorsza, przez cały czas spodziewałem się czegoś takiego, a jednak wpadłem w pułapkę Dieseliska. Boleję nad stratą moich kapitanów. Znowu. Ludzie, znowu straciliśmy własnych kapitanów. Papa, myliś. Papa, Cuthbert. Wszyscy zostali zabici przez oddziały demonów, którymi dowodzili, poszukując duszy Ryona Griffinharta. Przynajmniej byłem w stanie uwolnić jego duszę z Kajdanu Fjorma. Kto wie, co się stało z Mensorem. Zapewne również nie żyje. Najbardziej jednak niepokoi mnie uwięzienie Alison. Nie powinienem był pozwolić, by dowodziła armią demonów Dieseliska w naszej bitwie z Jormem. Zwrócił się przeciw niej, gdy byłem zajęty Jormem i przyniosły ją do Dieseliska. Powinien był domyślić się wcześniej, że Jorm nigdy nie był na tyle potężny, by kontrolować taką część podziemi. Wszystkie nasze kłopoty, nasze niekończące się bitwy musiały być szczegółowo zaplanowane przez samego księcia Dieseliska. Ja również zostałem zaatakowany, ale demony nie zdawały sobie sprawy, że jestem nieśmiertelny. Udało mi się wymknąć, gdy sądziły, że leżę martwy. I przedostać się do zamku na jednym z wyższych poziomów. Z niewielkimi siłami wyśledziliśmy demony, które uprowadziły Alison do tego ukrytego poziomu i podziemi i zdołaliśmy wybudować mały zamek w jednej z pustych jaskiń. Przysiągłem i jako barbarzyńca, i jako rycerz, że Dieselix zapłaci mi za to. Masakrator cieszy i japy taka, w końcu nie żyje. Okej, mamy nieźle rozbudowany zamek właściwie. Trzy tury możemy anioły zdobyć. To jest bardzo dobry wynik. Okej, w każdym razie chcemy... Nice, człowiek od logistyki, w końcu ma... Guys, ósma misja, mamy logistyka. Jest dobrze, damy radę. Okej, okay, a co ma Tarnum? Tarnum nie potrzebuje tego, seriously. Zabieraj. On potrzebuje jak najwięcej punktów ruchu. Okej, okay, a teraz... Ja mam bardzo konkretny styl przechodzenia tej mapy, ponieważ ta mapa jest bardzo... bardzo upierdliwa, jak człowiek nie wie, co robi. Zaraz pokażę wam kolejność wykonywania tej rzeczy. I odkrywając teren, zobaczcie, dlaczego niespecjalnie lubuję się w tej mapie, ale w sumie jest nie najgorszym finałem. Moim zdaniem przynajmniej. A tutaj... Well, o. Od pokoleń twoi ludzie żyli w tych ciemnych tunelach, ale z podziemi docierają jakieś plotki. Demony są zagrożone. Wreszcie ktoś najechał te przeklęte ziemie. Cóż nawet imię szeptane przez diabliki? Tarnum! Przeklinają. On jest naszym utrapieniem, a sprawdził go tu ten przeklęty Dieselisk. Ten Tarnum wygląda na kogoś, z kim chciałbyś się spotkać. Mam przedstawione tutaj dwie postacie, które nie są naszymi kapitanami, ale mają służyć za rolę takowych. I spójrzcie na ich poziomy. 30-30. Jeżeli dobrze pamiętam, fabuła niezbyt dobrze mówi, kim właściwie są i jaką rolę odgrywają? Może będzie, zobaczymy. Przed tobą widać wiele krytych strzegą kat. Miasto w samym środku ciemności. W pobliżu bradzi wieśniacy uprawiają swoje liche poletka. Skąd wzięli się tu na dole? Odpowiedź pojawia się natychmiast. Witaj, panie, pozdrawia cię jeden z wieśniaków. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Nie pamiętam już od ilu lat nie widzieliśmy człowieka, ale byliśmy pewni, że pewnego dnia ktoś do nas przyjdzie. Jak się tu dostaliście? Cóż, właściwie jesteśmy więźniami. Przynajmniej mój ojciec był. Dawno temu demony wysłały nas do tej odległej jaskini, byśmy wydobywali złoto. Gdy nic już nie pozostało, po prostu stawili nas tu na pewną śmierć. Ale jak na ironię, przetrwaliśmy przez wszystkie te lata. O mój Boże,
Widzisz, że wieśniakom udało się wyhodować kilka krzaków i kwiatów. Po środku miasta rośnie nawet wielkie, piękne drzewo. W sumie ich dokonania są imponujące. Może warto ich zwerbować. Niziołki. Nie wiem, dlaczego autorzy na to wpadli, ale tak, to są niziołki. Łaj, po co? Po prostu są, nie pytajcie. Anyway. Wymaginowany, co ja ci mówiłem, przestań grać o Clash of Heroes, to zaczyna być już naprawdę męczące. Okej, okay, a tutaj ona... powinna bez problemu sobie poradzić raczej. Może to jest stać oddziałów, ale... A! Nie, to już jest nasze wszystko. Nie musimy się tu tłuc. Stop it, goblins! Gwalium! Okej, okay, tutaj na górze... Tak, jest czarny namiot, dobrze myślałem. Tak swoją drogą, oni są tutaj uwięzieni. To jest strażnik misji, który wymaga Tarnuma, żeby przejść. Także chwilowo możemy sobie odpuścić tych dwóch bohaterów. Na razie niech zbierają. A tutaj po prostu zbieramy wszystko. Nie ma nic innego do roboty, bądźmy szczerzy. Mógłbym drugiego Herosa wynająć, żeby zbierał tutaj rzeczy, ale w sumie... Odpuśćmy sobie. Zaraz uwolnimy ich, ponieważ teleport do tych dwóch postaci z bastionu znajduje się tutaj na północ. Nasz władca zakazał nam przepuszczać kogokolwiek. Nie boimy się ciebie. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Bardzo dobrze. Wyśmienicie. O, to już gorzej. Okej, okay, super. Po prostu uwielbiam jednostki, które przelatują przez teleport. To jest takie fair. Okej, zrobimy tak. Zostawcie mnie w spokoju. Zboczeńcy. Oh boy. I mean... Okej. Kolejny plan? To jest to. Oj, chihuahua! Ja nie innego gryfa. Okej, odwiedzamy to. Dalsza część planu, uwolnić tych dwóch ludków i oni zaczną zbierać wszystko nam. Ludków. Kuźba. Brawlhalla to jest gra, która mnie nie jara, będę szczery, myślałem, że będę ją bardziej lubić. Tak samo drogą, nasz sojusznik jest kompletnie odcięty od wszystkiego tutaj. Zaraz zresztą zobaczcie. Więcej niziołków. Niziołki to są jednostki pierwszego poziomu, dlatego dostępny jest za darmo, gdy odwiedzamy te struktury. I to są strzelcy, więc naprawdę warto ich rekrutować, zwłaszcza, że jest ich aż tyle. Dzień dobry, przyszedłem tu uwolnić. Okej, w sumie... Tak, on tu już dojdzie. Tych dwóch ogrysków osobiście ja wolę Norwana, ponieważ jest magiem. Norwan ma bardzo, jak widzicie, dobre zaklęcia, ma implozję wskrzeszenie, które tłuką jak jasna cholera. Znaczy implozja tłucze mocno. Podczas gdy, owszem, Kryn ma bardziej wojownicze rzeczy, to statystycznie nie jest dużo lepsza. Tak, super. 5 więcej defa, 2 więcej ataku i 0 zaklęć. Alright. To na nich idzie do niego, nie mu przekażę. A ty kontynuujesz to, co robiłeś. Musimy szybko po to drewnąć, to na myślę. Trochę tak za bardzo siedzę po tej stronie. Ach, szanić to. Na razie tak będziemy. Okej, okay, na portal chwały nie ma co marzyć jeszcze. Wybudujmy ratusz, potrzebujemy tego golda, jak się nam skończy, to po prostu będzie tragedia. Ten jeden raz wybudujmy ratusz. O, przeciwnik. Tak, generalnie będziemy szli na północny zachód, potem skręcimy na wschód. Odchyliłem połę namiotu i zamarłem. Stojący przede mną połyskujący, przejrzysty obraz był duszą Rayona Gryphonharda, który wyglądał na znacznie silniejszego niż gdy go ratowałem. Nic nie mówiąc, wszedłem i opuściłem za sobą połę namiotu. Jak zrobić tutaj duchowy głos? Jesteś tu, by pomagać, powiedział Gryphonhard. Jego głos był ledwie szeptem. Widzę to. Przeszłość, jeśli mi o mnie chodzi, jest już zapomniana. Jeśli o mnie chodzi również, nie żywię urazy. Powiedziałem, zaskakując samego siebie, gdyż właśnie to czułem. Błagam, ratuj Alison. Dieselis torturuje ją, by dostać mnie. Wie, że nie odejdę, dopóki Alison jest w niebezpieczeństwie, ale też nie mogę wiele zrobić, by jej pomóc. Aby dostać ciebie? Zapytałem. Dlaczego tak cię nienawidzi? Bo próbowałem zająć Erafię i przegrał. To długa historia. Próbował zająć. Mówiąc krótko, pokonałem jego oddziały, oślepiłem go i odesłałem z powrotem do podziemi. Alright.
Witaj, Kacper... Kacperpi? Okej. Okej. Wszystko oddajemy jemu. I możemy zostawić... Jak szybkie są niziołki? Właściwie nie wiem. 5 szybkości. Przynosi szczęście. Bierzcie jednego niziołka. Przynosi szczęście. Szczerze mówiąc, nie mogę mówić za bardzo szeptem, ponieważ na nagraniu potem nie będzie tego za cholerę słychać. Wiem, ponieważ raz tak... Raz, mówiłem normalnym głosem, byłem ledwo słyszalny. Okej, okay, ty spocznij tutaj. Chociaż z drugiej strony nie, niziołki są jeszcze niepotrzebne. Ty po prostu uwolnij go. Przepuścimy tylko rycerze do Tornum. A znalazłeś nas. Czy ty chcesz, byśmy przyłączyli się do twoich sił? Oczywiście, że tak. Do widzenia. To się przyłączajcie, ja już idę dalej. Mam tu Isrę. Powrót Isry. Here we go, lads. To mam zakręcie, a tam może mieć. No to nie pozwoliłem mu na rzucenie zakręcie. Wesleye? O, liście. Wyobraźcie sobie Wesleye'ów tu spotkać, to byłoby coś. I tak, właśnie... Czerwony, znaczy nasz sojusznik jest odgrodzony tutaj, bo to są kamienie. I tutaj, przez klucznika. Nie może nic zrobić. Okej. To, to, to i mamy zachodnią stronę obcy kanon całą. Teraz szybko po te kamienie. A tutaj... Cytadela, zamek i miejmy nadzieję, że uda się tanią jeszcze zgarnąć. Alright. Przed Wesleyami byś uciekał? Takiego z krzaków nagle wychodzi. Holy shit, nice. Ratunku, to rudy! Jak mam gryzko, nie złamam już. Zaczyna. Okej, okay, ale tu będzie przeciwnik, o ile się nie mylę. No okej. Okay. Weźmiemy twój tartak i weźmiemy twój zamek. Jeżeli pozwolisz, oczywiście. Nie, żebym się nażyło całkiem specjalnie. Ale się masakrator, kurczę, zdziwi za niedługo. Ale się, kurczę, zdziwisz, człowieku. A... Dom Rady Miasta... Tak, więcej golda. Jeszcze nie wiem za bardzo... Oj! Oj! Chyba jednak brak tego kamienia teraz nas mocno w dupę wziął. Ojej! Tam było iść po ten kamień. Kto jeszcze ma ruch? What? Nikt nie ma ruch. Tarnum, ty masz ruch jeszcze? O! Okej. Okay. Może kamieniołom znaleźć Tarnumem. Hello! Nie mogę uwierzyć, że Mensor żyje. Ejo! Jeden z wywiadowców znalazł więzienie niedaleko stąd, ale nie mógł sam uwolnić Mensora. Przepraszam, nie mógł sam uwolnić Mensora, gdyż dojścia do więzienia strzeży posterunek. Trzeba szybko zorganizować misję ratunkową, zanim te demony śmiercą kolejnego z moich przyjaciół. Przyjaciół, widzicie to? Okej, zostań tutaj. Ty ruszasz dalej. Zbieraj wszystko, będziesz moim głównym ogryskiem przez najbliższe kilka sekund. Kilka tur. A ty, co ty, przepraszam bardzo, robisz z moim zamkiem? Nie pamiętam, żebym pozwalał ci odwiedzać mój zamek. Ale w sumie dobrze, że to daliśmy mu przejąć, ponieważ dzięki temu mogliśmy go zbejtować i zatłuc. Okej, okay, gdzie on ma kamień? Jest kamienią. Bardzo nam potrzebny. Uj, świątynia oświecenia, bierzemy. Ja bym chciał przyłączyć się do twojej armii, ta jasne. Już lecimy. Nie pamiętam, co było tutaj. Każdy misji? A. Weź te kamienie, bo mi za szlak trafi. There you go. Już wystarczająco zwlekaliśmy. Okej, okay, teraz tu możemy zamek budować. Brakuje nam teraz zaledwie kryształów. A nie, będzie brakować mnóstwo golda jeszcze. Nie ma co marzyć. Flitark. Okej, okay, a ty... Tak, ty zostajesz. Dalej. O, są kryształy. To teraz brakuje tylko golda. Niestety, jeżeli... Ktoś ma kleptomanię, właściwie nie wiem, jak to inaczej nazwać, po prostu zbiera wszystko, co się da z tych budynków rekrutujących, to nie ma mowy, żeby kupił anioły w pierwszym tygodniu, a ja niestety no... Już nie wytrzymałem i zrekrutowałem wszystko. Gdzie to prowadzi? A, do przeciwnika! No tak, no przecież. Zapomniałem o tym. Cool! Mamy jeszcze w sumie... To kosztuje 20 tysięcy, a nie 10, prawda? Ta, nie ma co marzyć, Jezus. Ale w takim wypadku rekrutujmy to wszystko. Ty tu zostajesz, tak, dobrze. A tu możemy wieżę gryfów jeszcze wbudować, co mi jak najbardziej pasuje.
Okej, okay, a tu... Gildia Magów. Idziemy po ratusz. W tym mieście nic więcej nam nie potrzebne. Byłby głupio, gdyby teraz nam przejął ten zamek. Ha, zielony z tym się chyba tłukowa, bo nie wiem, ganiają, bawią w berka. Dzień dobry. Bardzo ładna nekropolia. Mogę pościć? Na stałe? O, tu jest bohater jakiś. Jak on się nazywał? Alamar? Kojarzycie? Bo wiem, że on ma chyba wskrzeszenie. Jest jedynym bohaterem, który zaczyna ze wskrzeszeniem. Tylko, że należy do lochu, a nie do nekropolii. Nie jestem pewien, co on tu robi. Tak, well. Halo? Jak tam zabawa w berka? Też chce się pobawić? Panowie, come on. Ale na zachód nie ma co iść. Tu jest tylko kilka surowców i jak widzicie kamienie. A to jest dwie tury drogi. Tu chyba warto iść. Nie jestem do końca pewien. Dobra, chodźmy po tego Mensora. On tutaj jest. I zaraz... O! O! Nie cykają się? A nie, to wysunę. Podaję się bliżej. I spójrzcie na to. Pac! Niziołki. Niziołki chyba nie są zbyt dobre. 4 ataku, 2 obro... Nie, mają dobre obrażenia, actually. To są takie małe glass kanony chyba. Okej, okay, nie w tę stronę. Trzeba trochę górną częścią pójść. Okej, okay, tutaj... Kapitol, he? Tak, Kapitol kupmy. Ej, nie grałem, nie przeszedłem ostrza Armagedon Mosinie. Niestety, wybacz mi. A to gdzieś mówię, coś tam. Dobra, może być. Gdzie? Motherfucker. Tej nocy Ryan Griffonhart powrócił ze łzami w oczach. Zaprawdę wielki musiał być ból, który sprowadził na ducha taką żałość. Nie mogę już tego wytrzymać, Tarnum. Tarnumie. Ona tak cierpi, a wszystko przeze mnie. Jest moją córką, a ja nie mogę nic zrobić, powiedział Griffonhart. Jest silna, Griffonhart. Silniejsza niż sądzisz. Po prostu bądź u jej boku, daj jej swoją siłę. Dieselisk zapłaci mi za każdy dzień jej cierpienia, powiedziałem. Wydawało się, że moje słowa dały Griffonhartowi nieco nadziei. Nawet uśmiechnął się. Poznaję ten ton, Tarnum. Gdy chcesz, potrafisz być ostry, co? Owszem. Dieselisk nie ma pojęcia, jak niebezpieczny potrafi być mój gniew, ale wkrótce się o tym przekona. Ech. Przepraszam, musimy odzyskać zamek. O, really now? O, really now? A. Au. Mój gryf! O, nie zdążyłem go wskrzesić. Pacan. Ja ci dam, kurczę. Rzuciłem w ciebie gruzem za karę. Szczerze mówiąc, najtrudniejszą misją, au, jaką musiałem wykonać w całej serii Heroesów, moim zdaniem, to była misja związana z przedostaniem się przez powierzchnię bądź podziemia wśród armii elfów w Heroes 5. To była czwarta misja bodajże u Inferno. Była dla mnie piekielnie trudna. Nie, ale naprawdę była komicznie trudna. To jest jedyna misja, której nie mogę legitnie przejść, tylko muszę rushować. Może gdybym teraz spróbował, to poszłoby mi lepiej, ale wtedy to naprawdę... Iść pan stąd i nie denerwuj. Z Chronicles... W ogóle z trójki nie pamiętam, że była jakakolwiek trudna misja jakoś specjalnie. Jak sobie wskamowałem, to na, łatwizna. Okej, okay, zostańmy może w tym zamku, bo coś jeszcze zaraz znowu przyjdzie jakiś pacan. Chociaż... Nie, zostańmy tu, stanowczo. W połowie kampanii zrezygnowałeś, bo co, gra ci się nie podoba, czy nie wyrabiałeś? Okej, okay, czarny strażnik i tutaj jest więzienie już widoczne. Okej, okay, a tutaj... Tutaj? Do ratusza jeszcze kuźnia. Okej. Okay. I tu też ratusz, raszujmy. Litarki kuźnia, sure, why not? Tu moglibyśmy wybudować... Fajnie, okej. Okay. A reszta gold jest przeznaczona na rekrutację. Tutaj... Elfki? On jest elfką chyba? I'm not sure. O, czy będzie nas stać? A, prawie że na styk. 500 golda tylko zostało. A, jeszcze mieliśmy tutaj golda wreszczego. Nieważne. O kurczę, te liczę! Mnie trochę zniechęcają, do widzenia.
A, no poczekaj tutaj. Posiedź sobie w zamku. Aktualny tydzień, no dzięki. A, jest tam. W innym miejscu już sądziłem, ale jest. Okej, okay, ona ma wszystko. Było potrzebne. Idziemy nią dalej. Ten rzutek niestety musi zasuwać pilotą. Dalej, przez ten króciutki, wąski korytarz. Okej, okay, ona ma najprzyjemniejszą turę. Ponieważ, zaraz zobaczcie dlaczego. Początkowo widać, że to porzucone więzienie, ale szybko zauważasz za jednym z zakratowanych okien jakąś postać. Chociaż cała pokryta jest jakimś plugastwem, rozpoznajesz w niej swojego przyjaciela. Mensora! Dzidzialisk okłamał nas, krzyczy Mensor. Ma zamiar porwać królową Alison. Zdołałem zaprzyjaźnić się z oddziałami więzionymi w tym lochu. Nam też udało się ukryć parę rzeczy. Na chwilę przerywa, a potem ryczy. Wypuść mnie stąd, bo muszę uciąć głowę temu podstępnemu demonowi. Pośpiesznie uwalniasz Mensora i jego towarzyszy. Zawsze uwielbiałem ten tekst. W gwałtownym porywie szlachetności wyważasz drzwi więzienia i uwalniasz zamkniętego w nim bohatera. Ten w ramach wdzięczności przysięga ci lojalność. I panie i panowie, ekspert od logistyki, znajdowania drogi, pan od 30 poziomu i pan od wpizdyliarda. O mój Boże, spójrzcie na niego po prostu. Mensor! Niby nie jest dobry w walce, tak? Po co być dobrym w walce, jak macie to wszystko? Am I right? Tą drogą, suń się tak trochę. O nie, zablokujesz nas, prawda? Czekaj, może jak tu się ruszy. O, wyśmienicie. Welp, i Mensor jest naszym najpotężniejszym herosem poza Tarnumem w tym momencie. Wolny z drogi, masz kary. Mamy robotę do wykonania. A jest nią zbieranie surowców. Okej, okay, to tutaj możemy dalej budować. Arena walk. I w końcu portal chwały by się przydał. Nigdy nie użyłem na streamie słowa fizzyliard. Bo szczerze mówiąc, w normalnym... Na co dzień tego może nie używam, ale dosyć często. O, szlak, zapomniałem o nim. Zaraz tam pójdziemy. Chwila, czy ja w ogóle targnąłem się nie ruszyłem w tej turze? Pozwólcie, że wczytam i zobaczę. Bo to trochę głupie było, jeżeli tak zrobiłem. Op. Tak, nie ruszyłem się, okej. Okay. Już naprawiłem ten błąd. Dobra. I dzień dobry. I w tym oto sposób usuniemy już drugiego gracza. Teraz jest jego ostatnia armia, wydaje mi się. Ciebie ciach. Ciebie ciach. Motherfucker. A, dobra, jednego gryfa możemy stracić. Można by wskrzesić, ale nie. I pokonany. Czyli usunęliśmy dwóch z trzech przeciwników. Wydaje mi się, że został, no właśnie, tylko ten, co teraz lata. I oczywiście sami wiecie kto. Okej, okay, chodźmy na górę, trzeba odkryć ponownie ten teren, który nam zabrano. Tarnum rusza dalej. Tutaj będzie atak, jest nawet. 8 stworzeń, arcylisze chcą dołączyć do twojej armii, nie dziękuję. Balista robi potworne obrażenia, zaraz zobaczycie. Ponownie pokażę. A na tej walce, a niech będzie na tej walce. Sure, why not. Ewentualnie wskrzesimy po prostu biedaka. Jeżeli zginie. Ale wow, nie zginie, dobry gryf. Zobaczmy. Balista zdaje 293 obrażeń. Masz swoją odpowiedź? Ta balista zabija 7 poziomowe jednostki, także... Nie ma za bardzo sensu zbierania dalej golda. Znaczy expa. To już jest koniec. Najwyżej, żeby się pochwalić. Spójrzcie, jaki wysoki wynik. Mensor odgraża się wszystkim swoją armią i statystykami. Cool. Wszystko zdobywane. Na łatwiźnie. Okej, okay, a ty... Zbieraj dalej, jak jest. A ty też zbieraj dalej. Ale już chyba dostrzegacie, dlaczego ta mapa może być upierdliwa, jeżeli nie zna się jej wystroju wcześniej. Po prostu... strasznie spokrętna. I wymaga dużo łażenia w tej z powrotem. Jeżeli się nie ma teleportu, tym bardziej. My na szczęście mamy teleport. Harry Potter, spójrzcie na to! Tutaj rezyduje, Voldemort rezyduje. A tak naprawdę już mamy większość prawie tej mapy zrobionej, jak się na tym zastanawiam. Wait! Ja, we shall do this. Might, we die in hell. Zobaczmy na obrażeń.
A całkiem, całkiem. I pomnikach. GG. Tak, i ruszajmy dalej. Fajnie, że tak dużo silnych herców nam daje gra teraz. Okej, okay, co dalej, co dalej? Pójdziemy tędy, bo bodajże tędy trzeba będzie pójść. I tak. Jep, czerwony strażnik graniczny. Mam czerwonego strażnika granicznego? Nie, chyba nie. Przynajmniej jeszcze nie. Ale hello there, diabły. Diabły by się przydało zrekrutować, to przyznam. Redyzować. Nie śmiejcie się ze mnie. O, więcej golda. Nie zauważyłem. Jak wielu zresztą rzeczy. Ale złoto. A, shit, nie wyjdziemy. Tutaj coś jeszcze? Możemy co najwyżej ulepszać. Tutaj mamy już ratusz. A tu... też mamy ratusz. Szczerze mówiąc, to było na tyle, jeżeli chodzi o te zamki. Możemy tylko rozbudować tutaj ulepszenia. I koniec. Możemy iść na końcowego bossa. W niecałą godzinę przejdziemy tą misję, wychodzi na to. Ej, chwila. Ten można jednak przejść? Teraz nie zobaczę, bo ten cfel tu przyszedł. Nam podkradać rzeczy. Nie! Nic stąd nie weźmiesz. Nawet zatkam... nie mogę zatkać przejścia. Goddamit, będzie tu łaził i zbierał. Jeszcze pewnie zrekrutuje nam to. Idź na chuj, moje! No. Nie tkniesz tego. Nie pozwalam. Dolt. Ja bym mógł się zrekrutować, ale na. Jeżeli dobrze pamiętam, to... O mój Boże, demony, naprawdę. Proszę was, trochę godności. To czerwony klucznik jest na samym końcu na wschodzie. Więc jeszcze troszeczkę chodzenia nas czeka. Na tablecie? Holy shit. Ale... teoretycznie... kiedy ta gra wychodziła, to grało się na monitorach niewiele większych niż tablet. Czyż nie? Wiecie, 640x480. Good times, kurczę. Tak. O ja. Nie, trzy tury. Wszystko jest fair, wszystko jest legalne. Gdybym miał moral, to byłyby cztery tury. Nie, ale mam chodzić cofnąć. Ale nie ma ku temu właściwie powodu. Ale będzie musiał tak stać, wychodzi na to. Okej, okay, a ty? Ifrit, dam im radę. Och, morderza. Okej, okay, to rozstrzelamy go, zanim zaatakujemy. Motherfucker, jak się ustawił perfidnie. Okej, okay, straciliśmy już jednego. W sumie po co ja to robię? My nawet nie mamy armii demonicznej. W ramach niszczenia, wiecie. Okej. Okay. Też już jest, co dalej? A, tutaj. Ona pójdzie tutaj. Ale ten musi tutaj czekać, nie ma innego wyboru. I tu możemy w końcu anioły zrekrutować, wyśmienicie. Ten już tu później tepnie i weźmie te anioły. Może nawet archanioł od razu zrobimy z nich. Idź stąd, nikt cię nie lubi. To już licy w tej grze, Esport Gat. Dlaczego w ogóle oni nam pomagają? To są pozostałości dieseliska, którzy nadal są nam wierni, czy jak? Ja nie pojmuję tutaj kontaktów z demonami. Idź sobie stąd. Dobra, możemy eksplorować. Mamy wystarczająco dużo dopływu golda, bądźmy szczerzy. Spójrzcie na to, ponad 11 tysięcy. Czy stać nas na... Holy shit, stać nas. Gigi! Może najpierw... Ojej. Zostań tu. Mam... tak za dużo postaci się już rusza. Po prostu zbierzmy co tu jest do zbierania. Ty dalej czekasz, biedaku. Aż otworzę ci drzwi. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz grałem na tej mapie, to spędziłem na niej naprawdę mnóstwo czasu. Żałośnie dużo wręcz. Jest fortuna w górze, ja się zastanawiałem, czy będzie tutaj. Zapomniałem tutaj to tak. O! Here we go! Swoją drogą, Cliff wcześniej pisał, bodajże przy mapie Stare Rany, że wrota... jak się nazywa? Jak się to nazywało? Wrota... wymiarów chyba?
To zakręcie piątopoziomowe, które pozwala się teleportować na za odległość ekranu. Czyli na przykład stąd tutaj moglibyśmy. Ale to zakręcie jest włączone, podobnie jak lot. Jako że byłoby bardzo nie fair, zważając na to, ile tu jest przejść granicznych, to by kompletnie było broken, bądźmy szczerzy. Okej, okay. Ulepszajmy dalej. Możemy gryfy ulepszone, nie? To ulepszyłem do cholery jasnej. Wierzę w łuczniczów. A no, łuczników! Łuczniczów! Ja! Wieża łuczniczów! A dla beki rozwalmy to. Żeby nam tego nie ukradł wreszcie go. Masz zakręcia? Super. Czerk sobie raz. Byłoby komicznie smutno, gdybyśmy stracili ta z Archanioła. Tak po prostu... Oh god, why? Specjalność od... namiotu medyka? Okej, okay. Udało się nie stracić anioła jakimś cudem. A, jasne, bierzemy. A gdzie jest Tarnum? Nadal się rusza. O mój Boże, a ten biedny człowiek tak stoi, tak... A jednak coś zwędził nam. Moje noce wypełnione są koszmarami, ale nie takimi, jakie potrafią mnie kiedy przywołać pod ziemią. To moje własne obawy, gdy wyobrażam sobie moją siostrzenicę Alison w okrutnych rękach tego demona. Ostatniej nocy obudziłem się i zobaczyłem Gryfon Harda, siedzącego obok mojego posłania. Wyglądał na zaszczutego i słabego. Odkryłem, że mogę ująć Alison przynajmniej nieco bólu, ale muszę być na terenie kontrolowanym przez Dizeliska. On ma wielką moc. Wiedziałem, że tego spróbuję. Teraz to wiem. O czym ty mówisz? Zapytałem. To wszystko nie miało sensu. Byłem przynętą, Tarnumie, wyjaśnił Gryfonhard. Dizelisk rozkazał Jormowi porwać mnie z raju, aby zwabić tu na dół Alison. Krzyk, który Alison słyszała we śnie, nie był mój. To była robota Dizeliska. Wiedział, że jeśli zacznie torturować Alison, połączę się z jej duszą, aby ją chronić, a wówczas będzie mógł mnie zniszczyć. A więc manipulował nami od samego początku? Tak, i teraz wygrywa. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Gdy moja dusza stanie się zbyt słaba, rozpadnie się w nicość. I wówczas Alison zostanie sama z tym przeklętym demonem. Nachyliłem się, aby poklepać Gryfonharda po ramieniu i dodać mu otuchy, ale na szczęście w porę zdałem sobie sprawę, że równie dobrze mógłbym poklepać letnią bryzę. Jest coś, czego Dizelisk nie planował. O, zapytał Gryfonhard. Ja! Oho! A ściarki przychodzą! Skopiemy dupę zasranemu demonowi. Tak jak to czyniliśmy w Dragon Age'u. Jadim! Jego tu jeszcze wyczyśćmy. Wszyscy sobie nie giną. A surowce nas powstrzymują. Idźcie sobie stąd. Okej, w następnej turze. Mensor, w następnej turze. Musiałem sprawdzić, bo zapomniałem, jak się nazywa. Chryste, panie. Tragedia. Właściwie jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Wybudować tu Bractwo Ognia, żeby tepnąć się Tarnumem i zdobyć plus jeden do mocy. Bo ci to jest takie ważne? A tutaj chyba jest tylko ten nekromanton i szkieleto. Nie, to nie ma co. Okej. Okay. To ty tu czekasz, bo nie masz już co robić. Chowajmy cię do zamku. Weźmy cię. A ty sobie tu szpera i tak nic nie znajdziesz już. Najwyżej zablokujesz nas. Bo, czy znam, wkurzyłoby mnie. Okej. Okay. A ty? O mój Boże, dojdź do tego klucznika, bo mnie szlak trafi. Uff, wait! Wait, mate! We can do that! Ach. Alpy czekały na śmierć, tak sobie dziwnie. Nie podchodzę, fuck this. Okej, okay. I Tarnumem właściwie możemy się tepnąć. Do Stygiusa. Najpierw... Ej, halo, nie ty. Do Stygiusa najpierw? Nie. Jak się nazywało to miasto? Czy tak szczerze nie możemy zobaczyć? Nie, nie to! Udło! Do Kanan! Przyznam, strzelałem i nie trafiłem. Gatale się tu rozpędzili. Chłopaki. Okej, okay. Jak gryfy są szybkie? 9. Nie, nie chcę mieć na wypadku. Archanioły starczą Tarnumowi. Okej, okay, to ostatni, do którego możemy się tepnąć, to jest... Stygius. Brzmi nawet demonicznie. Ja tak późno niestety ogłaszam. Ostatnio mam tryb bardzo późnego wstawania, które nie pochwalam u siebie, ale no cóż, wodził go na dół. Mówi do Drunken Sailor. A gdzie jest ta sprzeciw? A, tu jest! Ale dzień dobry! Here's Mensor!
To teraz tym nie piorunem. Auć. Rzeczywiście wjeździli piorunem. No, dwie harpie, lecicie. A co się nie wyszło? Mam wskrzeszenie? Nie mam wskrzeszenia. No to cóż. Traciliśmy 8 halbardników, mówi się trudno. Właściwie. Przyjmijmy zamek. Nie martwmy się o jakieś tam głupotki. Walki z tym kolesiem. Niech on do nas przyjdzie, a nie my do niego. Hop, dziękuję. Fajny zamek. Wygodnie tu. Okej, okay, a ty kontynuuj zbieranie tego wszystkiego. Seriously? W ogóle się nie boisz? Głupi kundel. W sumie, jeżeli ktoś chce zbierać tutaj armię, to najopłacalniej byłoby zbierać armię demonów, moim zdaniem. A, swoją drogą, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie pędzę do tych zamków, nie, no w sumie lepiej... Nie demonów, lepiej jest zbierać armię zamków, ponieważ tu są trzy zamki, tylko że problem polega na tym, że zamki są odgrodzone strażnikami granicznymi, które pozwalają jedynie 30-poziomowym jednostkom przejść. Bohaterom, nie jednostką. Oczywiście mam już trzy postacie na tym poziomie, ale nie chcę się latać nimi. Nam starczy jeden zamek do pokonania głównego bossa, bądźmy szczerzy, może nawet archaniołami wygramy. Well, hello, Mr. Fightman. Here's a prison. Here's a little lesson in history. This will go down in history. Może trzeba było zamek budować, po namyśle. Ale przynajmniej muszą dymać daleko. A jeszcze tak. Trzeba było podjeździć gryfem. No mi się trudno. Auć! Mogliśmy tego uniknąć. I drugi koleś. Ten z potężniejszym armią. Jep, stanowczo potężniejszym. Tu trochę stracimy. Mamy dwa cele do rozwalenia. Okej, okay, nieważne. Mamy dużo celi do rozwalenia teraz. Oh boy. Au. Okej, okay. Najpierw tego. Żeby nas za mocno nie zdzielił. Dalej tutaj. Jeden ifrit tylko padł. To gorszy mi niż się spodziewałem. O mój Boże, jak ten kość ma statystyki. Rekci nas, Mensor, nie możesz umrzeć tak po prostu. Come on, mate. Stop being so shit. O, jeden. Patrz. Yep, to jest problem. Tutaj dzieją się problematyczne rzeczy. W sumie jak szanić Gogi. Gogi nie robią tyle obrażeń, co reszta tutaj dziadów. A, zobaczmy. Pieprzyś tych. Fuck you too! Chociaż kundle. Zabijmy kundle. Kuźwa, gryfy nie mają obrażeń. Co jest? To my walczymy już z dieseliskiem? Dobre staty. Actually, godny przeciwnik. Niekoniecznie dobrą mawiam, ale godny przeciwnik. Patrz. Patrz. Krzyżowcy nam to wykerują jak nic. Nawet jednego kundla nie zabili. Fucking hell. Oj. Okej, okay, jeszcze jeden pionek na niebatku. Tylko tym razem niech trafi. Oh boy! Oh boy! Zaczyna się tu ciekawie robić. Jakbyśmy mieli, okej, okay, jeden. Okej, okay. Jest stabilnie. Jest stabilnie, dam radę. Ta, bicie namiot, geniusze. What the hell? Like seriously, what the hell? Patrz. Po jednej sztuce ze wszystkiego zostało. Czy to jest jakiś żart? Jak na złość. A, gratuluję. Jeden punkt uszkodzeń. Why you do this? Dobra, udało się. Patrz. I zostaw ten sklep. Znaczy, nie sklep, tylko... Muzek za amunicją. Muzek z payloadem. Puszujemy heavy, szybko, na punkt! Okej, okay, a ta... Tak swoją drogą. Tu jest przejście do dieseliska, to miejsce. To jest koniec gry Pretty Much. Okej, okay, zrobione. To teraz po prostu... Raż bij, cyka! Ty się... Świetnie spisałeś, mistrzu. Tak naprawdę... Możemy już nawet skipować tury. Ponieważ jedyna rzecz, która nam została do zrobienia, to jest to, tu też jest czerwony strażnik, ale to śmieszne. Proszę bardzo. Jedyna rzecz, która nam została do zrobienia, to jest zebranie armii i usunięcie dieseliska, który znajduje się za
teleportem, przez który on nie może przejść. O, bardzo śmieszne. Nie za teleportem, za strażnikiem granicznym. Okej, okay, tylko budujmy dalej tutaj cytadelę. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jak bardzo rozbudowane są te zamki? To na myśle... A. Czy ona ma może zaklęcie teleportu? O, wow. Ten był ten zaklęcie. Nie, ma tylko ukrycie. Żałosne. W sumie... Jak oni się spotkają, zbiorą armię. Taki jest plan. A ty... Wszystko rozbudowane, wyśmienicie. Bierzemy tą armię. Zostaniemy tutaj. Zrobimy siekę końcową. Zostaniemy jeszcze jakieś inteligentne te oddziały. Tak, okej. Okay. Muszę odpomnieć Archanioł. Będzie nas na to wszystko stać, pytanie. O boj, nie było nas stać. A tyle pieniędzy. Spójrzcie na Mensora, ile ona punktów ruchu. Chciałem, żeby taki był Tarnum, ale nie. O co? Jest mi? Idź sobie stąd. Tam gdzie będą rzucać czarów. To na many może będzie coś potężniejszego do ubicia tutaj. Chociaż trochę powątpiewam. Zrobić bekę i Mensorem zatłuc wszystko. Chrzanić Tarnuma. Niestety Brzydalem, jak to zostało określone, nie możemy tego zrobić. Jak został określony. Ponieważ Brzydal, no, został zarżnięty. Wiem, jakie to jest smutne, że tak to się musi skończyć. Dzień dobry. Chodź. Ale lubią te wózki, o co chodzi? Witaj, kruku. A takie czyszczenie, o mi święty jest. Come on, guys. Nie zabijecie nikogo. Nie, w tym momencie chyba muszę przyznać się do tego, że marnuję czas, no bo... Te wszystkie walki są niepotrzebne, co najwyżej pokazuję tylko mapy. Żeby ludzie mogli się napatrzeć, jakie to... Kunszt! Mieli autorzy. Macie tutaj na przykład strażnika granicznego, o tutaj jest jeszcze jeden, o i tu jeszcze jeden, nie zapominajmy o jeszcze o tym, o! Co tutaj jest, się zastanawiam, tu będzie jeszcze jeden zamek. Tak, tutaj będzie ten ostatni, gdzieś. Okej, okay, co tu zostajesz? A ja, hej, hello ludzie. Okej, okay, oddaj mu to. Ojej, zostaw sobie niedziałków. Resztę oddaj, to wszystko pójdzie do Tarnuma. Bo już wracamy tą postacią. Okej, okay, wyśmiejcie. W sumie szybciej byłoby... Tutaj na forty na wzgórzu pójść. Potem do jakiegoś miasta będzie szybciej. Moim zdaniem. Nie, nie chcę. Raz do armii, odczepcie się. Upierdliwe dziedzictwo. Okej, okay, a tutaj... A, tu już nie ma nic. Też możemy się cofnąć. Nie, chwila, tu jest piksel przez ciemności. O, okej, okay, autyzm uspokojony. Pamiętam zawsze, jak grałem w Icewind Dale'a, to lubiłem całą mapę odkrywać. Nawet jeżeli to nie służyło niczemu praktycznemu, po prostu lubię mieć mapę odkrytą. Zgaduję, że nie jestem jedyną osobą, która tak miała. Rozbudujmy linię magów. A, to jeszcze musimy wykupić do końca. Okej, okay, there we go. Okej, teraz właściwie... Raszujemy. Ona mi zbiera surowce. Chyba niech on zrobi na nim przejście tutaj. A! Więcej tego przejścia nie zrobi. A w sumie niech ona może niech leci. Ulepszyć to, a on będzie clearował. Bo nie jest czarodziejem, on może pozwolić sobie na mniejszą armię. Okej. Okay. Tarnum, gdzie był Tarnum? Tarnum był tutaj. Okej, okay, kolejna kopalnia złota, przyda się. Nigdy nie pojmuję, dlaczego zaprogramowali ożywieńców w taki sposób, że mogą się przyłączyć. To tak kompletnie sensu nie ma żadnego. I to właśnie cała mapa. Matma podstawowa. Dzisiaj była pisana. O, to było ciekawe. To zaraz się pouczę, a potem troszkę odstresuję. Cytując kogoś. A, prawie cytując. Dokładnie tak nie powiedział. Teraz budować. Tu się do końca.
Okej, mam nadzieję, że będzie nas stać na populację 30 tysięcy. O, teraz może nie. W załomie jaskini zobaczyliśmy zablokowane wozy z zaopatrzeniem. Oczyszczenie tunelu i wzmocnienie przejścia zajęło nam trochę czasu, a wszystko co znaleźliśmy to splądrowane skrzynie i martwi woźnice. Zapewne to robota dieseliska. Dieselisk! How could you do that to us? A, co za odka szczęścia. O mój Boże, ile to artefaktów, o co chodzi? Ojej, ojej, ojej! Się ustawiły baby. Dobra, co my tu mamy? Mamy tu na przeklętej ziemi. O Jezu. Here we go again? Patrz. Okej, stać mi trochę nie dział. Uff. Okej, to było bardzo potrzebne, apparently. Zapomniałem, że harpie to robią. W sumie, czy był jakiś guzik, żeby zaatakować harpiami i nie wrócić na swoje miejsce? No bo harpie wiedźmy tak mają. Wszystkie harpie tak mają. Że atakują, po czym cofają się. I szczerze mówiąc, to jest taka trochę mechanika upierdliwa. I tam, no to naprawdę nie ma nic do roboty. Chociaż może na górze się spotka z tą kobieciną i odda oddziały. A ty sprzątasz dalej, tak? Tak, sprzątaj dalej, zbieraj wszystko. Ja osobiście chemii nienawidzę. W szkole przyznam się, chemii strasznie nie lubię. I historii też. Historia była ciekawa, ale po prostu miałem taką nauczycielkę, która była... Well, bardzo wymagająca i niezbyt przyjemna. Ja zamknąłem oczy i słuchałem jej. Byłem po prostu zmęczony i oczy bolały, ale słuchałem jej, a ona do mnie, że przestań zasypiać! Ale oczywiście rozumiem jej punkt widzenia, to wyglądało rzeczywiście jakbym spał, ale... Jezus. Zlituj się kobieto, niektórzy ludzie mi wszystko naprawdę nie śpią, nawet jeżeli są dziećmi, dzieci też zasuwają mimo wszystko. Alright. No to już prawie wszystko. Tarnum. Rozwal to. Zobaczmy. A? No i jesteśmy. A, zapomniałem kompletnie o tej nekropolii, że ona tu istnieje. Okej, w sumie cofnij się, żeby przyjąć od niej armię. A Tarnum. Niech weźmie to. I tu. A tu tak dla beki gildię magów rozbudujemy. Grałeś sobie w komputer. A to by było zawsze była genialna u niektórych. Przestań grać w komputera! A bo to założenie, że zawsze jak coś robisz, to na komputerze to zawsze grasz. Nic innego nie jest możliwe. Zawsze to musi być gra. Okej, niech ma innego gryfa, będzie szybsza. Tylko jeszcze nie jestem do końca pewien po co. O masz, nawet punktów ruchu nie masz wystarczająco. No cóż, Mensor to nie jest. Okej, okay, ty tu, najszybsze jednostki będą na środku, żeby miały dostęp do jak największej liczby przeciwników. Łucznicy będą po bokach. I ty tu. I okej, okay, statuetkę szczęścia też weźmiemy od niego, a to co to robiło? To jest krzywdzące dla nas, więc nie. Na przeklętej ziemi... Oh, here we go again! I co gorsza, jesteśmy zablokowani przez tego matoła. Ale tutaj idziemy z buta. Tyk. Tyk. Ja na szczęście swoją edukację już właściwie kończę. Już w teorii za półtora miesiąca kończę kompletnie... Jak to nazwać? Moją powinność. Ciekawe, jakie to są zaklęcia. Jakbyś wcześniej gro nie mogła tego zrobić, co nie? Dwa najbardziej pożądane przeze mnie zaklęcia. O boj. No cóż. Ale śmieszny coincidence. Kurczę, całą mapę przelecimy jak tutaj pójdzie. A mi nic tu prawie nie zostało. To. Jego. Out. Myślę na jego animację, ona jest trochę niedorobiona. Mam mniej klatek, jakbym powiedział. Generalnie wyglądają inaczej niż podstawowe jednostki. A chwila, to nie jest ta ziemia. Chwila, to jest ta ziemia, czy nie jest? To tu sam nie wiem. To i tak nie ma znaczenia. Zaraz zobaczymy na mapie, bo po terenie tutaj bym powiedział, że nie. Nie, nie była. Liczy się teren, na którym stoi wróg, a nie na którym stoi ja. Więc nie była.
Musiałem się chwilę zastanowić, przyznam. Okej. Tu na pewno już nie ma tej ziemi. I nasze to było... Kanan. Abym się pomylił, bo myślałem, że Kessatium. Okej, stąd bierzemy armię. Dzień dobry. Podejmie to wszystko. Masz jednego gryfa. Prawie 100 gryfów. Very nice. Okej, i najszybciej będzie nam dojść przez licze. A najszybciej będzie się tepnąć. Co ja w ogóle myślę? Akeron. Hop. I Jadnim. Tylko... A, zostawmy mu tych 11 apostołów. 12 jest Mensor. O, fight! Da. Jasna sprawa, będziemy fajtować. Biednogary po prostu. Do widzenia. Schodki z kapty. Ej. Memes. Mensor pójdzie z nami, zrobimy to fabularnie. Idziemy razem, Tornumie. Tak jest, Mensorze. Mięsorze. To już mam wszystko. Pamiętam, że w piątej generacji, w piątej części Herosów jest są oznaczane miasta, jeżeli są w pełni rozbudowane. Więc nie ma tej akcji, że nadal wygląda, jakby można było coś budować. Okej, tutaj. To. Jestem ciekaw, czy moglibyśmy to rozwalić. Jest ich drużyna. Jeżeli się rozłożą, jak wrenne mendy, którymi są, no to... Oh, every time. I się zablokowali! Holy shit, mówiłem kiedyś Wiktorowi tak bezmyślnie. Na przeklętej ziemi zaklęcia nie działają. No co ty nie powiesz? Ale pociski już tak. To co, znowu się zablokujecie, panowie? Yep! Kocham to. Bardzo fortunny teren nam się przytrafił, tak to mówiliśmy. O nie! Come on, nie! Oh. Nie lubię tego. To jest abilitka, która robi dosyć potężne obrażenia. Jest jej opis tutaj? Specjalny atak, tak, dzięki. Nie pamiętam dokładnego opisu, więc nie mogę powiedzieć, jak to szło. Wydawało mi się, że rozwala połowę staku, ale... Nie, jak widać, to nie. A, cieszę się, że jesteście tak podnieceni, że wspomnijcie kapami. Next. Też jestem podekscytowany końcówką tej fabuły. Udałem się przed populacją zwalczyć z nim. No dobrze. Boże, ten psalm. Zobaczycie w akcji potężny dosyć artefakt. Nie, ale seriously, skończ się z tym. Koniec kap. Veto, ogłaszam. A, macie kawałek historii. Veto! A komputer nie może tam dojść, nie ma jednostek na 3. Bohater na 3 na poziomie. Wait. Podejście tu do nas i Fielder. To jest cały czas. Proszę. Mówiłem, kiedy przyjemnicy tak się debilnie blokują. A ty. I ty. Ja mam nekropolis. Jestem głównie zdobyłem, żeby zobaczyć, jak rozbudowane jest rozbudowane te dupy. What the hell. Po co ja to robiłem? Ah well. Mi się trudno. Nie, zostań tutaj w tym mieście. Ty już skończyłeś swoją robotę. Ona tylko ma jeszcze jedną robotę. Ostatni jej cel. A jest to odblokowanie innego z kasu. Tutaj jest. Okej. Okej, to akurat pamiętam. Upiorne smoki miały postarzanie. Postarzanie to był efekt, który powodował, że... Auć! To jest... Zobaczmy z czymś innym. Postarzanie oznaczało, że maksymalne HP jednostki było zaniżane. Well, to ty już poczekasz tutaj. Idziemy dalej. Poza tym chyba nic nie robią już te smoki. Chcę przyłączyć się do armii. Nie sądzę, wybacz mi. Okej, chciałem zawalczyć z tymi liczami głównie po to, żeby pozbyć się złych morali, które otrzymaliśmy z tego grobu przeklętego. No, mamy flagę. Jak najbardziej, mamy flagę. A w sumie jest tutaj coś przy tych zwłokach? Nic. Okej. Okay. Okej, okay, panie Tarnum, będę zaraz za tobą. Dziękuję. Melu Gibsonie. Tak, mam 30. Mamy 00001 E oziomu. Wyśmienicie. My damy radę.
Ona ma balistę, co nie? Zależy, czy to jest zamek. Nie, to jest fort. To damy radę chyba. O holy shit, nie mam nawet balisty? Chwila, nie ma ani balisty, ani zakręć? Kobieto, jesteś useless. Idź stąd. No ale widzę, że ten zamek też jest useless. Tak trochę, znaczy nierozbudowany kompletnie. Lekka głupota, gdybyście mnie mieli pytać. Przeprowadzone przez Mensora przesłuchanie demonów przyniosło niewiele wiadomości o miejscu pobytu Dizeliska. Nasi więźniowie bardziej obawiają się księcia demonów niż mojego oficera śledczego. Gdybym wciąż miał upodobanie do tortur, przesłuchałbym ich sam i pokazał, kogo powinni bać się w pierwszym rzędzie. Ale to z nimi minęło, na szczęście. Wszystko co wiemy, to to, że pałac Dizeliska znajduje się za bramą do podziemi. Ja. Okej, to... Zbieranie tego wszystkiego i tak nie da nam chyba punktów. Zaraz zobaczymy, jaki będzie nasz oficjalny wynik, tak samo. Okej, zapisz grę. Chcę zobaczyć, czy w tej turze już możemy wykończyć go. Ha! Jak zaczyna gra, to chyba w tym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam. Bo raz tak sprawdziłem mapę. Tą. I to jest wszystko. Ma targowisko i to. O, ale armia. Będzie co tłuc. Będzie co tłuc, ale wczytajmy na razie. I pójmy tury. Ty skończyłeś, okej. What? Niga, please. O mój Boże. Cheater! Mensor został zabity. Fucking bullshit, mate. Czas go zatkać. Technika korka! Wyśmiejcie. Tu nas nie dorwie, panie Tarnum. To jest! Tu nas nie dorwiesz, demonie. W sumie nie powinienem był otwierać tego strażnika granicznego, ale cóż, stało się. A! Trzeba by go wyłączyć, bota. Tam jest. Nadzorca stajni zbliża się do ciebie, prowadząc okazałego rumaka. Moje konie pozwolą ci pokonać większą odległość. Kiedy po tygodniu podróży zmęczą cię, wróć, aby dostać świeże. Seriously, znowu to? Wiemy. Dziś przypomniałem sobie, że przodkowie wysłali mnie na tę misję, abym uratował duszę Gryffenharda. To było tak dawno, a ja na tyle się zaangażowałem, że kontynuuję ją z własnej woli. Czego według nich miałem się nauczyć? Że zemsta prowadzi donikąd? Oczywiste. Moja ślepa zemsta na magach Imperium Braka Dumy zdegradowała mnie do obecnej roli nieśmiertelnego bohatera. Chyba, to jest zdegradowanie? Bycie nieśmiertelnym? Czy? Pragnienie Alison, by zemścić się na Jormie, sprawiło, że wpadła w pułapkę, z której nie może się wydostać. I przysięgam, że Dizelisk będzie cierpiał za to, że próbował mścić się za utratę wzroku. Mam nadzieję, że nie poczuje się odważnym i nas nie zaatakuje. Odczepcie się z tym stajnią, hookers. Coś tych krótkich momentów, gdy był w stanie oderwać się od Alison, Ryan Gryffenhard przeszukiwał tunele, aby zlokalizować Dizeliska. Nic lepszego, niż mieć ducha na zaszpiega. Najwyraźniej Dizeliska niełatwo dosięgnąć. W tunelu, daleko na północny wschód, jest monolit, który zaprowadzi mnie do namiotu Czerwonego Kłucznika. Za czerwoną bramą graniczną leży brama do podziemi, przez którą dostaną się prosto do tego demona. Dziwię się, że Dizelisk nas jeszcze nie atakuje, przyznam. Wysłałem posłańca do lordów Erafi, aby poinformować ich, że potrzebuję ich pomocy. Królowa Alison została porwana i potrzebuje posiłków, by ją odbić. Walczymy ze straszliwym wrogiem. Do tej pory udało się nam utrzymać, ale wkrótce zostaniemy ograniczeni przez wroga. Wyślijcie proszę posiłki. Każdy moment w rękach tego demona królowa okupuje torturami. Śpieszcie się. No zobaczymy, jak posłuchałem, czy jakieś posiłki przyjdą po 20 latach. Moje konie pozwolą ci pokonać większą odległość. Koleś naprawdę lubi gadać o swoich koniach, co? Boże. Posiłki przybyły szybko. Oddziały, które pozostawiłeś, aby pilnowały drogi odwrotu z podziemi, sprawiły się świetnie. Utrzymały swoje pozycje, a teraz uwalniają ludzi, by walczyli po twojej stronie. A nie najgorszy. Czymś takim chyba... Nie, Mensor zaczynał z trochę większą armią. Mensor. Ale całkiem niezła. Ostatniej nocy Ryan Gryffenhard znów pojawił się w moim namiocie, ale dłuższą chwilę trwało, nim zauważyłem jego obecność. Jego dusza była tak nikła, że ledwie odróżniała się od materii namiotu. Po chwili podniósł głowę i spojrzał na mnie. Mrugnął dwa razy powiekami, zbyt zmęczony, by mówić. Ale nawet bez słów zrozumiałem. Wkrótce dusza Gryffenharda zniknie, a wówczas Alison umrze.
No, musimy się śpieszyć. Alison jest torturowana, guys. Nie możemy stać bezczynnie. Otrzymałem dziś wiadomość, że posiłki wkrótce nadejdą. Szlachta Erafio zebrała się, by uratować swoją królową ze szponów Dizaliska. Raporty są ogólnikowe, ale górne poziomy podziemi zostały najechane i wkrótce zostaną wyzwolone spod panowania demonów. Ze złości niszczą każdą pięć tej przeklętej ziemi. Ohohoho, nice. Byłoby fajnie, gdyby Archanioły się jeszcze pojawiły. Komputer już znalazł teleporty wszystkie i się zaczął bawić. Good for him. Kacper? Będą. Prawdopodobnie będą. Dizelisk, miał aż nadto czasu, by przygotować się na moje przybycie. Boję się zarówno Alison, jak i Oriona Gryffindora, gdyż zmarły król od dawna mnie nie odwiedzał, a ostatnim razem, gdy go widziałem, jego dusza rozpływała się na moich oczach. Tak czy inaczej, to już nie potrwa długo. Aby uniemożliwić Dizeliskowi ucieczkę, część jego byłych niewolników zamieszkujących ten poziom zbudowała posterunek przy bramach do podziemi. Pozwolą przejść tylko mnie i moim kapitanom. Już po tobie, Dizelisk. Przysięgam. A, czyli chodzi o tych tutaj. Te posterunki są OP. Nieważne jak potężny jest wróg. Wystarczy taki jedna taka budowla i pff, nie ma mowy, żeby wróg przeszedł. Ja mówię Dizelisk, jako że w angielskim 2i, 2e oznacza zazwyczaj i. Przybyło więcej posiłków. Wszyscy palą się. By pomóc uwolnić są... Przybyło więcej posiłków. Wszyscy palą się, by pomóc uwolnić są królową z rąk księcia Dizeliska. Nie tylko przyprowadzili oddziały, ale też w ciągu ostatnich tygodni odkryli kilka ukrytych magazynów surowców na wyższych poziomach. Te skarby posłużą mi do pokonania Dizeliska. Jezu, dużo tego. Holy shit! Taką armią moglibyśmy naprawdę dużo zrobić. No zobaczmy, czy... To już koniec? Ta armia, którą dostaliśmy? No najwidoczniej. O mój Boże, komputer, spokojnie. Ok, jeszcze jeden tydzień poczekamy. Jep, to była ostatnia wiadomość. Panie i panowie, końcowa walka! Jedziemy. Tarnum! Na Dizeliska. Ustawmy się. Ustawmy się razem, bracie! Nadeszła chwila! Holy fuck! Tak, Cool! Jeżeli jesteście ciekawi, co się właśnie stało, to jest artefakt, który ma Dizelisk. To jest zbroja potępionego, czegoś tak. Oznacza tyle, że rzuca te wszystkie debuffy, które widzieliście na starcie walki. Jest trochę jak nasz artefakt, też na starcie walki rzuca rzeczy. Chociaż szczerze mówiąc, myślałem, że my pierwsi rzucimy. 77 ataku, o co chodzi? Holy fuck. Okej, wy się już pobawiliście, okej? U was już impreza była fajna, patrz. Wytrwały dziad. Nie ma co. Jeden. Ty nie atakujesz, stanowczo. Damy radę. Jakoś damy radę. Mam tylko nadzieję, że nie zrobi jakiegoś AOE czaru tutaj, bo byłoby smutno. Nie zapewniam, jak potężnie jest Dizelisk jako postać. Statystyki widzieliśmy, co prawda, ale wiecie. Auć! No tak, jeszcze jest to. Teraz wszyscy są spowolnieni. Sure, co mam tam. Patrz. Fucking removed. Au. Okej, a teraz... Teraz na kolejną serię zabawy. O nazwie... BOOM! Ekscelencjozo. A twardzi są, nie ma co. Wszyscy są spowolnieni na polu bitwy aktualnie. Uwielbiam to. O! A twardzi są, kurde. O, jeszcze tarcza ognia. Jak ja nienawidzę tego efektu. Auć! To pomoże. Tego demony tam się kryją, za murem ledwo widoczne. I love it. Wychodź stamtąd. Wiem, że tam jesteś. What? Czy jesteście gotowi na epilog? Implozja. I do widzenia. Dizelisk. Czas, żebyś uwolnił rodzinę Gryffindora. Tym tarnum, a w sumie. On należy do rodziny, w sumie. Zbroja przeklętego, tak, to jest ten artefakt.
Na wszystkie wrogie jednostki rzucane są trwające 50 tur czary. Spowolnienie, osłabienie, klątwa i pech. Ten artefakt można zdobyć, I shit you not, jako bonus początkowy misji w kampanii Revolt of the Beast Master, czy jakoś tak. Jak polskiej wersji nie ma, ale to się tłumaczy jako po prostu bunty ludzi, zwierząt, powiedzmy. Nikola najwyższej magii. Gratulacje, udało ci się pokonać Dieselisk. Odnosi zwycięstwo. Hola! Zobaczmy epilog. Tego rześkiego wietrznego poranka, gdy Tarnum miał zostać ogłoszony obrońcą królowej, Alison nie mogła znaleźć na zamku człowieka, który ocalił duszę jej ojca. Zniknął, zabierając jedynie konia. Na jego nierozścielonym łożu spoczywała świeżo wypolerowana zbroja. Nigdy już nie widziano rycerza, który podbił podziemie. No cóż, tak to jest z Tarnumem. Mimo wszystko on przychodzi, robi to, co przodkowie od niego żądają i odchodzi. Ale Tarnum bez wątpienia jest moją ulubioną postacią w całej tej serii. Strasznie lubię jego przygody. Nawet postaci poboczne lubię, wiecie, Mensor okazał się w porze człowiekiem, jego gniew był kompletnie usprawiedliwiony, a to, że pomógł, też było ważne, że pomimo tego, że nienawidził Tarnuma, to pomógł mu, ale potem stał się przyjacielem, bo zauważył w nim nowego człowieka. Okej, jeszcze słowa końcowe odnośnie podboju podziemi, moje opinie na ten temat. W odróżnieniu od Wojowników Pustkowi uważam, że ta część jest powyżej średniej. Głównie dlatego, że trafia w moje ulubiony styl gry, power gamerostwo. Ten artefakt jest po prostu przepiękny. Jako dziecko nienawidziłem zwiedzać podziemi. I w sumie też teraz specjalnie nie lubię, przyznam. Nie lubię map, które się znajdują w tej kampanii w podboju podziemi, ale generalnie rzecz biorąc, fabuła jest lepsza. I gra się lepiej. Przyjemniej. Wojownicy Pustkowi to jest definitywnie najgorsza część z tych czterech. Nie mogę się doczekać, aż dojdziemy do pozostałych, ponieważ Władcy Żywiołów i Szarży Smoków to są moje dwie ulubione. Ale do Szarży Smoków jeszcze daleko. Możliwe, że Władcy Żywiołów będą kolejne. No zobaczymy. W każdym razie to było na tyle ode mnie. Trzymajcie się.